Na co powinniśmy zwracać uwagę jako przedsiębiorcy, żeby najefektywniej wymienić walutę? Na przykład cena w kantorze internetowym rano może się bardzo różnić od ceny w kantorze bankowym po południu. Jeżeli chodzi o kurs wymiany waluty, no, trzeba też zdać sobie sprawę, co składać na ten kurs. To jest marża. Marża najczęściej uzależniona w wielu tych instytucjach od kwoty, jaką wymieniamy. Mówi się, że duży może więcej, czyli że jeżeli wymienię 1 000 000 euro, no to wtedy ten kurs będzie bardziej atrakcyjny. W kantorze PKO Banku Polskiego i PKO Dealer można marżę ustalić z bankiem. Można tę marżę negocjować. W związku z powyższym kurs jest dokładnie taki sam, czy byśmy wymieniali 100 tysięcy euro, czy byśmy wymieniali 1 euro. Tutaj nastąpił pewien przełom. PKO Bank Polski jako bank, który się dynamicznie rozwija, jest bankiem innowacyjnym, zupełnie otworzył się na klientów walutowych, którym umożliwia zawieranie transakcji po bardzo atrakcyjnym kursie. W związku z tym postrzeganie klientów poprzez to, że zawsze wymiana w banku jest droższa, jest spowodowana sugerowaniem się tabelą kursową. Jest jednak ten wyższy stopień bezpieczeństwa, bo mamy tak naprawdę usługę wmontowaną w bank. I tutaj tak naprawdę wielkich różnic technicznych nie będzie, z tym, że musimy przez kantor internetowy zewnętrzny przelać tam pieniądze, tam wymienić i pieniądze wracają znowu na konto walutowe firmy. Z kolei jeśli mamy już wszytą w usługę w naszą bankowość, no to jest to tyle prościej, że wszystko jest w obrębie jednego systemu bankowego. Warto jednak jeszcze zerknąć dokładnie na opłaty w cennikach, żeby nie było tak, że zaoszczędziliśmy na faktycznie wymianie samej waluty, ale do tego jeszcze jakieś opłaty za właśnie przelew transakcje, no delikatnie te oszczędności zmniejszyły, albo po prostu możemy to zrobić jeszcze taniej.